Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dajcie mi parę minutek, bo chciałem wam opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Jak wiecie, ci, którzy na ranguście jesteście od dawna, zawsze staramy się w Adwencie i Wielkim Poście robić razem z Fundacją Malak specjalne akcje pomocowe, czyli chcemy po prostu składać jamużnę adwentową albo wielkopostną. W Adwencie udało nam się zrobić fantastyczną akcję dotyczącą pomocy dzieciakom z problemami psychicznymi. W tym roku w Wielkim Poście znowu chcemy zrobić coś, myślę, bardzo potrzebnego i bardzo ważnego. Akcja kochani w tym roku nazywa się Pod Sercem, startuje jutro, czyli 1 marca i będzie trwała aż do Wielkanocy, czyli przez całą resztę Wielkiego Postu. Pod Sercem, bo chcielibyśmy wesprzeć ten etap życia człowieka, kiedy znajduje się pod sercem, i też nie tylko tego człowieka, ale również jego bliskich. Kochani, wszyscy doskonale wiemy, co się dzieje od wielu miesięcy w Polsce, nie tylko w Polsce, tylko też na świecie, w sporach odnośnie życia nienarodzonego. Kochani, ta akcja nie jest akcją ideologiczną, nie jest akcją, nie wiem, poglądową. Nie o to chodzi. Chodzi o pomoc. Chodzi o bardzo konkretną pomoc. Moi drodzy, chcemy wesprzeć dwa rodzaje działalności. Po pierwsze chcemy wesprzeć Stowarzyszenie Dwie Kreski, które zajmuje się pomocą wszelkim kobietom, dla których ciąża, o której się dowiadują, wszelkim rodzicom, bo nie chodzi tylko oczywiście o kobiety, którzy dowiadują, że ciąża, która właśnie się pojawiła, jest dla nich trudnym doświadczeniem ze względu na swoją własną sytuację albo na przykład chorobę dziecka. Stowarzyszenie zajmuje się Pomocą, wszelką możliwą, prawną, lekarską, medyczną, psychologiczną, duchową i tak dalej, żeby w tym momencie, w tym trudnym, neurologicznym momencie pomóc. Bardzo chcielibyśmy to stowarzyszenie wspomóc. Oprócz tego chcemy wspomóc trzy hospicja perinatalne, czyli trzy organizacje w trzech różnych miastach, które zajmują się pomocą, szczególnie tym rodzicom, którzy spodziewają się dzieci bardzo poważnie chorych, takich, które wydaje się, że nie mają wielkich szans na przeżycie. Bardzo ważna dziedzina rzeczywistości, niezwykle ważne. Jakie to hospicja możecie znaleźć, kochani, oczywiście w opisie akcji. Moi drodzy, bardzo bym chciał, żebyśmy zjednoczyli się wokół jednego bardzo prostego celu. Nie wokół poglądów, nie wokół, nie wiem, sporów, dyskusji i tak dalej. Które nie mówię, że nie są ważne, bo są ważne. Ale myślę, że najważniejsze zawsze jest konkretny człowiek, który jest postawiony w konkretnej sytuacji, a my możemy. Przyjść mu z pomocą. Nie tyle mu powiedzieć, co o tym myślimy, ale przyjść mu z pomocą, z bardzo konkretną pomocą. Kochani. Gdybyście chcieli złożyć wielkoposną jałmużnę, to bardzo was zachęcam do akcji Pod Sercem. W opisie pod filmem znajdziecie wszystkie możliwe informacje, opis tej akcji, konkretne miejsca, które chcemy wesprzeć, numer konta i tak dalej, sposoby, w jakie można przekazywać pieniądze. Tak jak zawsze mogę was zapewnić, że wszystkie te pieniądze trafią tam, gdzie mają trafić. Nie będą przejedzone, zbiurokratyzowane czy też w jakikolwiek inny sposób zmarnowane, tylko trafią dokładnie na pomoc tym organizacjom, tym miejscom, które chcemy, chcemy wesprzeć. Będę Wam o tym wspominał przez cały Wielki Post, bo mam nadzieję, że znowu uda nam się zebrać środki, które po prostu bardzo wielu osobom pomogą i przełożą się na bardzo konkretne wsparcie dla czasem bardzo trudnych i tragicznych sytuacji, w których się znajdują ludzie. I myślę, że wszyscy mamy taką świadomość, że dużo jest mocnych w gadaniu, a mało jest mocnych w robieniu. To byłoby super, gdybyśmy przeszli przede wszystkim do robienia. Do pomagania. Bardzo Was zapraszam do wspólnej wielkopostnej akcji Pod Sercem.